Po raz 24 w zakładzie karnym w Zarembie w gminie Siekierczyn odbyła się wizyta duszpasterska ordynariusza Legnickiego. Tym razem skazanych i kadrę jednostki odwiedził biskup pomocniczy diecezji Marek Mędyk. Jego eminencję przywitał dyrektor major Marek Kaczmarski wraz ze współpracownikami oraz wójt gminy Siekierczyn Janusz Niekrasz i wicestarosta lubański Wojciech Zębik. Jak co roku biskup odwiedza mury tutejszego zakładu karnego, jest to już 24. wizyta biskupa. Tym niemniej szczególna, że w tym roku biskup nada imię nowo wyremontowanej kaplicy. Kaplica będzie pod wezwaniem świętego Józefa. Należy podkreślić, że skazani sami wyremontowali tą kaplicę. Wystrój również należał do nich. Skazani namalowali dwa obrazy na ołtarz, które zamontowali i można powiedzieć, że ten wielki tydzień i ta wizyta biskupa jest szczególnie ważna dla skazanych, gdyż mają czas na refleksję, na zastanowienie się nad dotychczasowym życiem, nad swoją przyszłością. Szczególnie w tym dniu wspominają swoje rodziny, wśród których spędzali święta wielkanocne. Wizyta biskupa jest również ważna dla kadry tej jednostki penitencjarnej. Błogosławi nam na nowy rok. Jest to bardzo ważna wizyta dla funkcjonariuszy zakładu karnego. Oni również mają powód do tego, aby zatrzymać się na chwilę, zastanowić się nad dotychczasowym życiem. Ksiądz biskup jak co roku dzieli się z nami różnego rodzaju refleksjami. W tym roku ksiądz biskup apelował, aby troszeczkę funkcjonariusze zwolnili, zastanowili się nad swoim życiem, jak również nad tempem pracy i presją, którą są poddawani na co dzień. Ksiądz biskup podkreślał, jak ważnymi dla wierzących osadzonych są wizyty duszpasterskie, zwłaszcza w okresie przedświątecznym. Ja przyznam się, że zawsze kiedy przybywam do takich miejsc właśnie, jakim jest zakład karny, czy areszt śledczy, to zawsze przypominają się słowa Pana Jezusa. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Kiedy przybywamy do tego miejsca, to tak jakbyśmy przychodzili po prostu do Jezusa. Doświadczamy Jego obecności. To, co często powtarzam też skazanym, że z chwilą zamknięcia celi, zamknięcia drzwi w swojej celi, niech nam towarzyszy taka świadomość, że jest z nami Jezus, mimo naszej niewierności, mimo naszej grzeszności, mimo różnych słabości, które przecież towarzyszą nam każdego dnia. On zawsze pozostaje wierny i on nas nigdy nie opuszcza, ale też i cierpliwie, z miłością, troską czeka powrotu. Po prostu nawrócenia. Każdy czas jest dobry, żeby takiej łaski nawrócenia doświadczyć, żeby przeżyć radość, wolność. Radość, która popłynie ze świadomości, że jestem człowiekiem wolnym, ale wolnym od grzechu. To jest najpiękniejsza radość, czego im z całego serca życzę. Wizyta biskupa to również ważne wydarzenie dla samorządu gminy Siekierczyn. Tak to w tradycji już całej gminy Siekierczyn, parafii Zaręba, no i zakładu karnego. Stało się, że co roku w Wielki Poniedziałek biskup Legnicki przyjeżdża do zakładu karnego, aby porozmawiać, pobłogosławić tych ludzi, którzy przez swoją jakąś nieumyślność, przez jakoś swoje błędy muszą przybywać w zakładzie karnym. Jest to wydarzenie ważne, można powiedzieć, że bardzo ważne dla tych osadzonych, bo to oni najbardziej przeżywają ten moment przedświąteczny, gdzie daleko od rodziny muszą tutaj przybywać. Co roku do tego przygotowujemy się. Uważamy, że jest to bardzo dobre postępowanie ze strony naszego biskupa, że wszystkich traktuje jednakowo, nawet tych, którzy właśnie popełnili ten swój błąd życiowy. W świetlicy zarembiańskiego zakładu karnego osadzeni dali krótki koncert na cześć księdza biskupa. Chcą ci pomóc mi wyleć, lecz Bechymo mieszka w nich. Zobijają mi chłopcami.
Wręczyli mu również pamiątkowy obraz namalowany przez jednego z nich. W życiu też jakby się tak pogubiłem i początek, start był świetny. Fajnie wszystko się układało, szkoły, studia i w ogóle później po prostu miałem problem z uzależnieniem od alkoholu. Ale prowadzę meetingi, byłem na terapii i wierzę w to, że będę mógł uczestniczyć w wychowaniu na przykład swoich dzieci, nie? Gdzie po prostu przegapiłem ten moment, gdzie na przykład uczyły się chodzić, nie? I tego okresu nigdy nie wrócę, ale no właśnie to jest ten utwór, który napisałem, Rachunek Sumienia, troszeczkę też mówi o tym, nie? Bóg i w zasadzie wiara to trzyma nas to przy życiu. Przy życiu to mówię, to jest zbyt głęboko powiedziane, ale trzyma nas w ryzach, gdzie możemy po prostu nie myśleć o tym, o tych złych rzeczach. Staramy się iść do przodu, przed siebie, nie stawać, nie zatrzymywać się i cały czas myślimy o tym, żeby wrócić do normalności, żeby nie wchodzić w konflikt z prawem i jakoś sobie radzić w życiu w ten sposób właśnie. Wizyta zakończyła się mszą świętą koncelebrowaną, podczas której ordynariusz udzielił bierzmowania kilku osadzonym. Odczytał dekret biskupa Legnickiego, który mianuje tę kaplicę ku czci świętego Józefa.